Ja chciałem się dołączyć do tych podziękowań Bogu za to, że dał ten dzień, dzisiaj kolejny, za ten wczorajszy, za to, że weselić się w Panu należy, bo to jest wesele. I rzeczywiście ktoś by powiedział, że można chodzić i śpiewać, ale wczoraj jeszcze bardziej do mnie dotarło to, że to jest odpowiedzialność przed Bogiem, że On mu, skoro daje coś, to daje po to, żeby tak było, a nie żeby sobie pomyśleć, że Panie Boże, ja i tak mam swój plan na ten dzień. I tak mam swój plan na to, co dzisiaj będę robił. Wczoraj Bóg miał plan, że dał nam wesele i chciał na tym weselu być z nami. I teraz pytanie, czy chciałem być w Jego planie, czy dalej w swoim. Dla swojego planu żyłem już dużo i dużo czasu zmarnowałem na tej ziemi. Ale dla Bożego planu już czasu nigdy nie zmarnuję. I to jest taka ogromna różnica. To było przeczytane w Psalmie 45. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiecie, gdy mieliśmy nawet wczoraj to wesele, tą sytuację, że ta Ania była też prowadzona do już obecnego jej męża, to patrzymy na tego kochanego naszego brata i widzimy człowieka, który został nawrócony. Widzimy człowieka, którego Pan wziął do siebie. A tutaj oblubienica, kogoś, kogo Pan będzie szlifował, widzimy, może dokończę tą myśl. A tutaj oblubienica, baranka, prowadzona jest do kogoś doskonałego. Prowadzona jest do samego króla. I o tym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. To nie jesteśmy prowadzeni do jakiegoś tam pospolitego człowieka, do Heńka, których to Heńków jest wielu, do jakiegoś pana Ryszarda, których to Ryszardów jest wielu, do jakiegoś kogoś, ktoś powiedział, każdy ktoś jest inny, ale tutaj jest jakieś wyraźnie napisane, prowadzona jest do samego króla, do samego można powiedzieć najwyższej osoby w kraju. Król, jak tutaj też zobaczymy w tych fragmentach też nowotestamentowych, może być postacią historyczną, może być postacią jakiegoś terytorium geograficznego, albo to może być postać wszechczasów, albo to może być postać, która nigdy nie umrze już, która nigdy nie straci swojej władzy, która nigdy nie straci swojego królestwa, która nigdy nie odda swojego królestwa pod żadną inną władzę. Do takiego króla zostajemy prowadzeni. Do króla, któremu żaden król na tej ziemi dopięty nie dorasta. Każdy jeden, gdy chodzi o jego życie, ucieka. Gdy królestwo już jest zagrożone, gdy wpadają do jego pałacu, każdy jeden myśli tylko o swoim życiu własnym. Jeden był król na tej ziemi. W całej historii wszystkich dynastii królewskich, wszystkich królów na tej ziemi, jeden był tylko najodważniejszy. Jeden był tylko bohaterski. Jeden tylko nie zszedł z pola bitwy, który został na nim do końca. Więcej, który w momencie, kiedy nawet rozstąpili się ci, którzy mu służyli, rozpierzchli się. On dalej został na pozycji króla. Nawet w momencie, kiedy go pluto, kiedy go bito pięściami, dalej stał na pozycji króla. Oni myśleli, mamy tego króla, teraz złapaliśmy go, diabeł mógł sobie pomyśleć, teraz mam, zobaczę, kto tu króluje, kto w moim królestwie jest najwyższy. I co zobaczył? Jedną wielką swoją porażkę. Zobaczył króla, który stał na swojej pozycji do końca. I dlatego jest królem do dzisiaj. Dlatego jest tym królem, któremu nikt władzy nie odbierze. On już więcej na tę ziemię nie przyjdzie, żeby być pluty, bity. On zasiada na tronie chwały. Ojciec dał mu wszystko poza sobą. On zasiada na swoim tronie tam po prawicy Ojca i króluje. I włada. I chociaż go można było widzieć, ludzie w tamtym czasie żyjący mogli widzieć i powiedzieć, nie, to jaki to król, jaki to władca swojego królestwa. To jednak ci, którzy go poznali, mogli powiedzieć, nikogo takiego wcześniej nie było i po nim rzeczywiście nie będzie, bo to był król. To był król, on niczego się nie bał. Jak tylko swojego ojca, jak tylko tego, żeby wykonać wolę ojca.
I chwała Bogu za to. O takim królu właśnie, kiedy czytam Słowo Boże, to mnie zachwyca, że choć jestem na tej ziemi tutaj, choć urodziłem się w tym kraju, tutaj, w tej Polsce, to mnie, wiecie, nie zachwyca to, że jestem Polakiem. Chociaż ktoś by mógł powiedzieć, no ten kraj, jak już też kiedyś rozmawiając z pewnym braciszkiem, mówił, że to właśnie gdzieś w starym życiu mógł taką czuć gdzieś dumę, takie gdzieś myślenie o tym kraju, takim być też patriotą. To sobie pomyślałem, że w sumie wielu do dzisiaj pozostaje takimi związanymi z tym krajem. Wielu zostaje związanymi z tą ziemią. Wielu zostaje takimi patriotami tej szerokości geograficznej, na której się znajdują. Tej Polski, jeśli to jest w Polsce, albo też w innym kraju. Cały czas nie chcą zmienić swojego królestwa. Ale ci, którzy je zmienili, którzy uznali Chrystusa królem, ci już są w innym miejscu. Oni już nie mają przywiązania tutaj. Oni już nawet brzydzą się tym. Brzydzą się tym, żeby ich związywać jakoś z tym tutaj, na tej ziemi. Żeby ich przywiązywać do czegoś tutaj na tej ziemi. Oni nie chcą. Oni nawet mówią, że już nie. Już nie to miejsce. Już nie ten król. Nie ten kraj. Mają świadomość tego, że gdy tam byli, gdy byli związani z tym, jak podchodzili do tego najwyższego króla, mają w swoim sercu jeszcze to, z czego ich ten potężny król wyprowadził. Tą pamięć, z czego ich wyprowadził, którą to przekazywana była z pokolenia w pokolenie w Izraelu, że z Egiptu was wybrałem. To będziecie mówili swoim synom. Dlaczego czcimy ten dzień? Bo tego dnia Bóg nas wyprowadził z Egiptu. Mieli z pokolenia w pokolenie czcić ten dzień. Czy to chodziło o to, żeby pamiętali o swoich grzechach? Nie, to chodziło o to, żeby mieli mieć świadomość tego, że z niewoli do czegoś wolnego wybrał ich Bóg. Że z miejsca, które tam jakieś mieli oddzielone, Bóg wybrał ich na Jego miejsce. Które chciał, to On na tym miejscu tylko nad nimi panować. Otwórzmy Ewangelię Jana, 19 rozdział, 15 werset. Tutaj dochodzimy do miejsca, całą tą historię znamy, dochodzimy do miejsca, kiedy Chrystus staje wobec Żydów i może przeczytajmy od 14. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. I w rezultacie powiedzieli całą prawdę. Całkowitą prawdę tego, jak postępowali, jak żyli, jak traktowali Jezusa Chrystusa. Tu w tym krótkim wersecie, w ich krótkiej wypowiedzi widzimy, kogo rzeczywiście oni mieli. Mieli jakiegoś cesarza, który umarł, który pojawił się następny. Mieli jakiegoś człowieka, ale nie mieli króla. Nie uznali Chrystusa królem. Zawsze chcieli mieć jakiegoś człowieka. Zawsze chcieli mieć kogoś, który by nad nimi panował, którego mogliby postawić tak na świeczniku. Zobaczcie, te czasy się do dzisiaj, można powiedzieć, tyle już się dokonało, tyle już tych lat minęło, a człowiek się nie zmienił. Do dzisiaj człowiek chce mieć upodobanie w czymś, co widzi. Chce mieć, jak to widać wyraźnie, człowieka, którym by mógł powiedzieć: to jest ten człowiek tam. To jest ten człowiek tam. Niech on będzie tą flagą. W wielu zborach, naprawdę, jak się człowiek gdzieś tam poruszał, to patrzył. Byli ludzie, którzy byli gdzieś tam wywyższani
Przez tych, którzy byli mniejsi, mówili, a moim jest tam przełożony, moim pastorem jest tam ten właśnie, o tak, to on. I mieli cały czas człowieka. I taki jest człowiek. Może to być osoba, może być to też przedmiot. Ale cały czas mieć to oparcie w tej rzeczy, bądź też po osobie fizycznej. Cały czas. Dlaczego? Dlaczego tak się dokonywało? Dlatego, że oni nie chcieli uwierzyć. Dlatego, że Chrystus powiedział, nie chcieli uwierzyć słowu, które On zwiastował. Nie mieli wiary. Oni cały czas skupiali swoją uwagę na tym, co widzą. Dlatego tak jawnie tutaj wypowiadali, dlatego podburzali ten cały naród, żeby krzyżował, wołał, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Im o to chodziło. Idąc jeszcze wstecz do Starego Testamentu, wiemy, jaka była historia pierwszego króla. Może tylko wspomnimy o tym z pierwszej księgi Samuela, 8 rozdziału. To jest na przypomnienie tego, co też było właśnie, co też przed chwilą mówiliśmy. Ósmy rozdział pierwszej księgi Samuela. Może od tego 13 wersetu. Będzie zabierał wasze córki. Tu chodziło o uprawnienia, o o przywileje tego króla, którego oni tak bardzo pragnęli, którego w końcu chcieli mieć, bo inne narody miały, a oni nie uznali Boga, więc oni chcieli mieć coś fizycznego. Nie wierzyli Bogu, nie chcieli się chlubić tym Bogiem. Chcieli mieć coś fizycznego, czym mogliby jak chorągiewką machać przed innymi. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maście, aby gotowały i piekły najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. Zobaczcie, jakiego możemy zobaczyć człowieka. Zobaczcie, jakiego możemy zobaczyć człowieka. Nie tak. Można przyjrzeć się temu i zobaczyć. On mówi im prawdę. Takiego chcecie mieć człowieka, który będzie wam zabierał to, co wasze, to co najlepsze, to, co wam przyniosło plony, będzie wam zabierał z tych waszych córek, brał dla siebie, bo taki jest człowiek. Ale oni mówią, nie tak, lecz bardzo chcemy mieć króla. Nie tak. Nie chcą uwierzyć w to, co jest mówione. Nie chcą zobaczyć to, czego tak naprawdę pragną. Do czego tak naprawdę lgną ich cielesne serca. Nie chcą zobaczyć tego, co im objawiał Bóg przez swojego proroka. Lecz mówią, nie tak, my mamy już swój cel. My mamy swoje pragnienie. My mamy człowieka, którego teraz chcemy ubóstwiać, którego chcemy wywyższać. Nie tak. I w tym momencie sługa Boży, właśnie sługa Boży, posłany od Boga i mówi, zobaczcie, czego chcecie. Zobaczcie, do jakiego miejsca chcecie iść. Ale człowiek oślepiony już tego nie widzi. Myśli sobie, nie tak, ten będzie na pewno inny. On będzie na pewno inny. To na pewno nie będzie taki człowiek. I później wiemy, jak było z Saulem. Jak wielu z tego powodu ucierpiało. My już tą historię też znamy. Ale zobaczmy postawę Boga w tej sprawie. Pan zaś w 22 wersecie czytamy, Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich, idźcie każdy do swojego miasta. I później widzimy, rzeczywiście ustanawiany jest król. Bóg robi to, czego oni tak bardzo pragną. Dostali najwyższego człowieka, o głowę wyższego od innych, pięknego, urodziwego człowieka. Dostali, czego pragnęły ich serca. Dziwny Bóg. Czegoś pragną, chcą tego bardzo, Bóg to daje. Dzisiaj wielu ludzi pragnie mieć takiego człowieka, dlatego Paweł mówi Tymoteuszu, wiedz o tym już wtedy, że ci ludzie będą, tacy ludzie będą do dzisiaj, którzy będą pragnęli, żeby słyszeć to, co ich ucho łechce. Będą chcieli ustanowić sobie takiego króla. Ja tutaj nie chciałbym jakby
też tylko zwracać uwagę na osobę jakąś. Nieraz mamy po prostu jakąś taką rzecz, którą chcemy, żeby panowała nad nami. Takiego naszego króla, taką osobę, czy też jakąś rzecz, która rzeczywiście, do której będziemy się tak wyjątkowo gdzieś tam, będziemy ją wywyższać, odnosić się. I tutaj zobaczcie, że Bóg to daje. Pozwala na to. Może w takim sensie. Pozwala na to, żeby oni coś więcej zobaczyli. Ale oni dalej trwają w swoim uporze. Oni mają to. Mogą się chlubić. Zobaczcie inne narody. On jest wyższy od nas wszystkich. On jest taki piękny. On jest taki ktoś. Taki rzeczywiście reprezentatywny. Wiecie, ja w pewnym momencie sobie pomyślałem, że to jest jedno właśnie z takich rzeczy, przed którymi naprawdę ostrzegał Paweł. Że ludzie sobie stawiają, że ludzie dzisiaj wybierają i tak rzeczywiście się dokonuje. Wybierają sobie ludzie spośród tych, którzy im też mówią Słowo Boże, czytają Słowo Boże, czy też głoszą rzeczywiście prawdę. Wybierają sobie człowieka i mówią, ty bądź nam tym, który będzie nam mówił. Ty bądź nam tym, który będzie nam zwiastował. Ty bądź nam tym, który będzie nam głosił. Innych już słuchać nie będziemy. Ale co w tym momencie Bóg robi? Bóg posyła im cały czas słowo swoje. Posyła im cały czas proroków. Później widzimy, posyła swojego sługę Dawida. Przeprowadza przez doświadczenie i posyła im i pokazuje, że on jest miły mojemu sercu. I skąd wyciągnięty był Dawid? Jaki był Dawid? To też coś pokazuje wyraźnie nam. Był jako tamten najmłodszy, ten, który wydawałoby się nie powinien zostać fizycznie królem. Z widzenia królem nie powinien zostać, bo taki jest Bóg. To, co uniżone, wywyższa. To, co dumne, poniża. Taki jest to Bóg. I dał im króla, którym on miał upodobanie, z którego później widzimy, przychodzi najwyższy król, w którym ojciec w każdym czynie, w każdym słowie ma najwyższe upodobanie. Przejdźmy z powrotem do Ewangelii Jana. Tego 19 rozdziału. Myślę, że to słowo już wielokrotnie też mogliście słyszeć, na temat też tego królestwa. Ja chciałbym, żebyśmy mogli jakby zobaczyć też i zastanowić się dzisiaj, jak ja reprezentuję to królestwo, jak ja reprezentuję tego króla. Czy rzeczywiście to królestwo ma coś wspólnego z królestwem na tej ziemi? Czy mój król to jest tylko ktoś, kto ma się kogo mam pokazać innym, bo jest ładny, bo jest przystojny? Czy moim królem jest rzeczywiście Jezus Chrystus, który nie będzie pasował wielu ludziom? Coraz więcej ludzi będzie, którym on nie będzie pasował. W czasach ostatecznych powiedziane jest niewielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, on sam to powiedział. Tak będzie. Wielu będzie robiło wbrew prawu jego królestwa. I wtedy on będzie pozbawił ich miłości. 19 werset. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. I widzimy nawet Piłat, któremu żona przychodzi i mówi, nie miej nic wspólnego z tym człowiekiem. Nie miej nic do czynienia z tym człowiekiem. Uważaj, bo ja przez niego tej nocy wiele wycierpiałam. On w tym momencie pisze te słowa. Jezus Nazareński, król żydowski. Następna dziwna rzecz. Zobaczcie, że nad głową Jezusa Chrystusa jest coś takiego napisane. Czy rzeczywiście to była prawda? Otóż doskonałą prawdą i pełną prawdą jest to, że to jest król tych, którzy do jego królestwa należą. Nie tylko z tamtego miejsca.
Nie tylko właśnie z tamtego miejsca. On mógł coś sobie napisać, ale tak naprawdę Chrystus jest królem z każdego jednego narodu, z każdego jednego miejsca. Tych, którzy do Niego chcą rzeczywiście należeć. Którzy Go uznali królem. Którzy Go uznali tym najwyższym Panem, władcą, który ma prawo na każdy rozkaz. Który ma prawo do... Nie zrobię tego. On jest doskonałym. On to bierze po to, żebym ja tego już nie stracił. On to bierze po to, żebym tego nie zniszczył. On to bierze po to, żeby to już mogło być wykorzystane dla wiecznego dobra mojego. Dla wiecznej radości z Nim. Dlatego, żebym rzeczywiście był tą panną przygotowaną, tą oblubienicą, która będzie przygotowana na spotkanie z Nim. To jest cudowne, to jest wspaniałe i dzięki Bogu za to, że On zechciał to zrobić. Że to nie jest ten król, który będzie się płaszczył do człowieka. Wielu dzisiaj ludzi myśli sobie, jak rozmawiałem z pewną osobą ostatnio, że Chrystus będzie go prosił o to, żeby on w wielkiej swojej łasce należał do Niego, żeby przyszedł do Niego, oddał Mu swoje życie. Oczywiście Chrystus to mówi, ale On w tym momencie też nie przestaje być królem. On mówi, jest dana Ci możliwość, człowieku, ale ja jestem królem w tym królestwie. I Ty możesz przyjść, prosić mnie. Ja dałem swoje życie, ja dałem swoją krew, ale Ty przychodzisz i prosisz mnie. No to nie ja. Teraz będę płaszczył się przed Tobą i prosił Ciebie, człowieku. Ja oddałem swoje życie, ale to Ty masz przyjść i prosić mnie o to, żebym rzeczywiście mógł Cię przyjąć do swojego zacnego, najwyższego królestwa. Dzisiaj człowiekowi poprzewracało się wiele na tej ziemi rzeczy. Wielu ludziom się poprzewracało, bo sobie myślą, że ten król to jest taki po prostu jakiś niejaki król. A to jest najbardziej zdecydowany król na tej ziemi. O najjaśniejszym, najwyższym prawie w swoim królestwie. Bezwzględnym wobec grzechu. A ogromnie miłosiernym dla tych, którzy do Niego przychodzą. To jest król, który nie odpuści. Gdy Jego prawo nie będzie przestrzegane, nie machnie na to ręką. I żaden z Jego obywateli tego królestwa, patrząc na tego króla, nie ma problemu z tym takim lekceważeniem. Patrzą na króla i patrzą, że ten król z najwyższą powagą podchodzi do swojego królestwa. Patrzą na niego i patrzą na to, że on jest tak przyjęty swoim królestwem, że nic nie przepuści w tym królestwie. Że u niego, w jego królestwie nie ma żadnego bezprawia. Nie ma. Wszyscy, którzy żyją w tym królestwie, wiedzą dobrze, że u niego panuje porządek. Że u niego panuje święte prawo. Wszyscy wiedzą to dobrze, że to nie jest król, któremu by się coś nagle przewidziało. W 18 rozdziale, jeszcze wcześniej, tej wypowiedzi Jezusa Chrystusa, czytamy, która właśnie tak wyraźnie pokazuje to, że to nie jest król tej ziemi, tak jak królowie tej ziemi. 36 werset. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi by walczyli, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. I Chrystus wyraźnie powiedział Piłatowi, wyraźnie mu pokazał, ale to jakże docierać może także i dzisiaj do nas, że królestwo Jego nie ma nic wspólnego z królestwami na tej ziemi. Nie ma nic wspólnego z tymi prezydentami, którzy rządzą królami też, którzy rządzą tymi narodami. Nie ma nic wspólnego. Ono nie pochodzi stąd. Ono jest czyste. Ono nie pochodzi z tej brudnej ziemi. Ono nie pochodzi z tego brudnego środowiska. Ono jest czyste. Raczej, i powiem jeszcze więcej, dzisiaj do mnie właśnie tak rano dotarło, że wyrywa ich z tego królestwa. Dlaczego tak diabłu zależy na tym, żeby zabijać wierzących, żeby ich odciągać, żeby ich mordować? Dlaczego? Bo odchodzą z jego królestwa do królestwa Chrystusa. Dlaczego ma taką złość diabeł? Dlaczego podchodzi Ciebie tak często? Dlaczego próbuje Ciebie zrujnować? Dlaczego jeszcze tak Cię męczy wielokrotnie? Bo stracił.
obywatela w swoim królestwie, którego wziął Chrystus i wziął w tak cudowny sposób, że żyjesz jeszcze na tej ziemi, że ja żyję jeszcze na tej ziemi, ale już nie należę zupełnie do tego królestwa. Dlatego diabłu są tak niewygodni ci ludzie i będą coraz mniej wygodni. Będą coraz mniej wygodni tym, którzy trzymają Biblię w swoich rękach, którzy mówią o świętości tego królestwa, o czystości tego królestwa i chcą tak żyć. Tym będą niewygodni. Dlaczego? Bo diabeł wchodzi do różnych miejsc dzisiaj i mówi, ty sobie myśl, że ty jesteś lepszy. Ty sobie myśl, że jesteś gdzie indziej, ale jesteś cały czas w moim królestwie. Ale nawet nie wiesz o tym, ale cały czas jesteś mi podwładny, albo też wiesz. Myślę, że bardziej wiesz o tym, że jesteś mi podwładny. W moim królestwie jest grzech, w moim królestwie jest oszustwo, chciwość i tak dalej. Diabeł może mówić, a Chrystus mówi, a moje królestwo nie jest stąd. A moje królestwo jest królestwem świętym, oddzielonym od tej ziemi. Chwała naszemu Panu za to, że stanął tam. Piłat tak naprawdę powinien paść przed Jezusem Chrystusem i oddać mu od razu pokłon, bo stanął przed nim król, królów i Pan Panów. Powinien oddać mu chwałę, ale i on nie rozpoznał w nim króla. Coś wiedział, ale nie uznał go królem. Jak my dzisiaj do tego króla podchodzimy? Jak my dziś uznajemy Jezusa Chrystusa? Jak uznajemy Jego królestwo? Jak uznajemy Jego teren, Jego panowania? 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 10 werset. Szybciej pójdziemy. Wiecie, wydawałoby się, że to jest temat tak pospolity, tak znany, ale mam wrażenie, słuchajcie, że wielu dzisiaj diabeł znowu zagarnia do swojego królestwa. Łudzi ich, że są w królestwie już Jezusa Chrystusa, że idą tam w to miejsce, że już teraz oni są już tak, już są. Nawet potrafią o tym królestwie opowiadać, nawet potrafią o tym królestwie mówić. A co Chrystus sam mówi o tym? Jak Chrystus się o tym wypowiada? To później zobaczymy. Teraz 6 rozdział Ewangelii Mateusza. 10 werset. Modlitwę, którą tak często powtarzamy. Tutaj czytamy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Często wypowiadamy te słowa, ale co one rzeczywiście znaczą w naszym życiu? Co myślimy, kiedy wypowiadamy? Czy niewielokrotnie jest tak, że coś wypowiadamy już machinalnie? Że nasze modlitwy jakoś tak już maszynowo wypływają? Nakazano? Może gdzieś nauczono? To tak robimy. Ale co w momencie, kiedy modlimy się i myślimy? I modlimy się w tych słowach, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź, Panie Jezu. Oblubieńca mówi, przyjdź. Co w tych słowach jest? Czy w tych słowach zawarta jest rzeczywiście głęboka tęsknota do tego, że jestem tu, jeszcze na tej ziemi, Jezu. Jeszcze tutaj, jeszcze ten dzień. Jestem tutaj, chodzę, oddycham jeszcze na tej ziemi, ale do niej zupełnie nie należę. Tu nie ma swojego królestwa. Przyjdź, Panie Jezu. Na tej ziemi, pośród tych wszystkich rzeczy, wzdycham do Ciebie, Panie Jezu. Modlę się do Ciebie, przyjdź Twoje królestwo. Niech wszystko będzie tak, jak już Ty byś tylko chciał. Niech wszystko już należy do Ciebie. Niech już nie będzie żadnego bezprawia, niczego. Ilu ludzi dzisiaj tak wzdycha, staje w wyłomie, jak mówi prorok, i wzdycha nad miastem. Nad tym miejscem, gdzie się znajduje. Wiecie, diabeł oszukuje nas często. Ja jestem tego przykładem, że mówi, taki jest świat, taką postępuje, naucz się tu żyć. I po jakimś czasie taki człowiek myśli sobie, tak płynnie nad pewnymi rzeczami zaczyna przechodzić. Jakie diabelskie oszustwo. Jaka diabelska pułapka. Zawsze w sercu człowieka wierzącego powinno być wołanie, przyjdź Twoje królestwo. Przyjdź, Panie Jezu, i zabierz mnie stąd. Jest tu, nie pasuje już tutaj. Wiecie, ja nieraz biłem się z tą myślą i kiedy jeszcze przed chrztem byłem, myślałem, ale jak tu żyć na tej ziemi? Widziałem to, widziałem tamto i czy tak da radę żyć na tej ziemi rzeczywiście? To pytanie nieustannie mnie zastanawiało. Dręczyło mnie po nocach. Czy rzeczywiście tak da radę żyć?
Bo przecież tutaj się człowiek w takim razie nie zmieści. Taki człowiek się nie mieści wtedy w tym świecie. Taki człowiek się nie mieści w tym królestwie panowania ciemności. Nijak. I chwała Bogu za to, że Chrystus tak piękne dzieło dokonał, że w tym ciele, w jakim my jesteśmy, zniszczył diabła i pokazał, że Boże, ja za nimi proszę, abyś ich zachował od złego tu, na tej ziemi. Nie żebyś ich zabrał stąd, ale żebyś tutaj ich zachował od złego, żeby oni żyli w Twoim królestwie, swoim sercem, swoimi myślami, swoimi tęsknotami, jeszcze chodząc po tej ziemi. Wiecie, jaki to jest cud? Tego cudu mogą doświadczyć tylko ci, którzy w to wierzą, którym dana została wiara z nieba, z góry, których Bóg wiarą obdarza Chrystusową. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, przepraszam. 7 rozdział, następny. 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. To, co tutaj mówi wyraźnie Chrystus, ten Król Królów, Pan Panów, mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do tego Królestwa. Wielu tam próbuje się wedrzeć. Mówią, Panie, wołają, próbują gwałtem się wedrzeć. A Chrystus mówi, tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Tylko ten, kto będzie w tym Królestwie tak jak ja postępował. Będzie taki jak ja, oddzielony zupełnie od wszelkich stronnictw, od wszelkiej nieczystości, od wszelkiego grzechu. Ten wejdzie do Królestwa Niebios. Ten będzie tam. Dlatego to Królestwo, o którym mówi, przyjdź Królestwo Twoje, dlatego to Królestwo jest właśnie przygotowane. Dla Niego to Królestwo jest przeznaczone. Widzimy tutaj jasno postawiony warunek. Kto wejdzie do tego Królestwa? Któż tam będzie? Kto? Czy to potępia człowieka? Czy to mówi człowiekowi, i tak się tam nie dostaniesz? Właśnie chwała Bogu za to, że najemca ucieka od owiec, kiedy wilk nadchodzi. Ale ten pasterz, ten cudowny król jest tym pasterzem, który doprowadza, który słyszy każde ciche zawołanie swojej owcy, który słyszy nawet nieraz jęknięcie owcy, który nawet słów nie wypowiada ta owca, a jest jej ciężko i gdzieś tam rzeczywiście woła do Pana. Pan już przybiega szybko, z pociechą, wzmocnieniem, bo widzi każdego w swoim królestwie. Królowie tej ziemi sięgają tylko tam, gdzie sięga ich wzrok, albo gdzie sięga ich ucho. Ich, bądź też tych, którzy im donoszą. A Chrystus widzi każdego w swoim królestwie. Każdego jednego. Sięga wszędzie. Nie ma takiego miejsca na tej ziemi, na którym człowiek mógłby powiedzieć, tam Jezu, już nie jesteś w stanie sięgnąć, nawet jeśli ktoś by się nawrócił. To tam już nie sięga Twoje królestwo. Otóż właśnie cudowne jest to, że i tam mogą być ci, którzy do tego królestwa należą. To jest wspaniałe. To nie ma granic fizycznych. Tutaj są granice, niestety często wyznaczone w sercu, ale i je Chrystus chce ściągnąć, aby dać człowiekowi wolność. 6 rozdział 1 listu do Koryntian. Paweł to tym samym mówi. Patrząc na tego Chrystusa, objawionego mu, Paweł mówi te słowa. 9 wersetu. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, aleście uświęceni w innym przekładzie, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Zobaczcie, Paweł przypomina tutaj, mówi, nie wiecie tego? Czy nie wiecie tego, że tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą? Niesprawiedliwi, chciwi? Oni nie mają tam miejsca. Oni nie dostaną tego w dziedzictwie. Ale im też mówi, ale wy już nie jesteście tacy. Wy już nie macie tak postępować. Wyście już obmyci.
Wyście już uświęceni, wyście już usprawiedliwieni. Jaka wielka z tego płynie zachęta. I mówi, człowieku, ty już nie należysz do tego starego ustroju. Ty już nie należysz do tego starego, poprzedniego swojego królestwa. Już koniec. Już koniec, ja cię wziąłem ze wszystkim, co miałeś. Wziąłem, przejąłem ciebie. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus Chrystus opowiada, że wchodzi mocniejszy, bierze łupy, związuje tego, który tam panował i bierze jego łupy. Czy to nie chodzi o Chrystusa? Oczywiście, że chodzi o Niego. Diabeł sobie myślał, to jest moje terytorium, to jest twierdza moja, mój zamek pilnie strzeżony. Ja to mam swoje łupy, ale Chrystus przychodzi i wyrywa takiego człowieka, uświęca, obmywa, uświęca, usprawiedliwia. I mówi, to jest moje już, on należy do mnie. Dlatego Paweł mówi, myślcie o tym, pamiętajcie o tym i wiedzcie, że już tam nie należycie. Już nie ma. A kto by się pośród was tak jeszcze pokazywał, to wiedzcie o tym, że to do Królestwa Bożego nie wejdzie. 26 rozdział Ewangelii Łukasza. Wiele jest fragmentów w Słowie Bożym o tym. 23 Ewangelii Łukasza. Ewangelii Łukasza, 23 rozdział. Zobaczcie, co mówi ten człowiek, który wisi obok Jezusa Chrystusa. W środku ukrzyżowany Chrystus, po jednej i po drugiej stronie złoczyńcy. 42 werset. Jezu, i rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Skąd ten człowiek to wziął? Co przez niego przemówiło? Kto przez niego przemówił? Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Oni wiedzieli, Chrystus zwiastuje królestwo. Oni widzieli, słyszeli, On przyszedł przynieść im Królestwo Niebieskie. On przyszedł zwiastować im Królestwo Niebieskie, bo przyszedł go Jan. Też mówi o tym królestwie. Później przychodzi Chrystus i mówi jasno o tym królestwie. I ci ludzie mogli słyszeć, że tym tematem głównym Jego poselstwa jest Królestwo Niebieskie. Jest to Królestwo, lecz oni myśleli sobie, nawet ci, którzy szli później do Emaus, myśleli sobie, że myśleliśmy, że On wyzwoli nasz Izrael, że On nas wyzwoli spod ciemięży. Nieprzyjaciela, okupanta. My myśleliśmy. A Chrystus co na to? Głupi i gnośnego serca. Leniwego serca. Głupi i leniwego serca. Ale zobaczmy tutaj. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Uznanie Jezusa Chrystusa jako królem w Jego królestwie. I zobaczcie, z czym to się wiąże. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną. Tam. Chrystus ma prawo decydować o czym tylko zechce w tym królestwie. Bo zawsze to będzie decyzja, która będzie posłuszna Ojcu. Dlatego Ojciec dobrze o tym wie. I chwała Bogu za to, że ten król ma prawo nawet tam, kiedy wisi na krzyżu Golgoty. Nawet tam, kiedy przybywa w tym wielkim bólu. On dalej jest królem. Ja mówię ci, jako król. Będziesz ze mną. Nawet tam jego berło jest berłem królewskim. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Chwała Bogu, pięknie, kiedy możemy o tym czytać, pięknie, kiedy możemy tego Chrystusa wysławiać. Ale jak jeszcze pięknie, cudowniej jest, kiedy naszym życiem świadczymy o tym. Kiedy dajemy naszym życiem świadectwo, że On jest moim Królem, moim Panem, że zaszczyt mój jest pełen, kiedy Mu służę. Trzeci rozdział, trzeci werset. Do Nikodema Jezus mówi, odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A w piątym wersecie czytamy, odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I tutaj wyraźnie widzimy tego, który doskonale zna to królestwo. Wiecie, to nie wypowiada ktoś, kto tylko poznał to królestwo z wyglądu, może z czegoś zewnętrznego, jakoś tam
rozpoznaje się w tym królestwie, to mówi sam ten, który tam jest królem. I mówi, Nikodem nie miał tej świadomości na tego, że przed nim stanął ten król tego królestwa. I mówi do niego, to królestwo tylko będzie dla tych, którzy oddadzą swoje życie, którzy się narodzą na nowo, a później mówi, którzy się narodzą z wody i z ducha. Tylko dla tych. Dlatego zobaczcie, co robi diabeł, jak walczy z tym dzisiaj. Bo diabeł dobrze wie, te słowa też słyszał. On dobrze o tym wie, że tylko ci wejdą do tego królestwa, którzy się tak narodzą, którzy tak to ujrzą, którzy będą posłuszni tym słowom. Diabeł dobrze o tym wie. Dlatego próbuje zaciemnić dzisiaj umysły, wzrok wielu, żeby tak nie patrzeli na to. Żeby tylko tam się nie dostali. Żeby tylko myśleli, że w jakiś inny sposób można to zdobyć. Że w jakiś inny sposób można się tam dostać. Chrystus mówi, nie ma innego sposobu. Chrystus wypowiada wyraźnie. I to nie mówi jakiś poddany. To mówi sam król. Kto ma większe prawa od niego w jego królestwie? Tu na tej ziemi. Kto ma większe prawa nad tą ziemią? Gdziekolwiek. Wiemy, że Ojciec, ale żaden z ludzi nie ma prawa tego zmienić. Żaden z ludzi na tej ziemi nie ma prawa do tego nic dodać, nic ująć. Ten król tak powiedział, tak jest i amen. On to powiedział. I chwała Bogu za to. Czy nie chcemy tam być? Dał nam Pan prawo do tego, abyśmy mogli naszymi sercami tam podążać. Naszym życiem. O, jakże to jest piękna, wielka odpowiedzialność. 28 rozdział Dziejów Apostolskich. Otwórzmy już. Na koniec. Kończąc pomału. W tym królestwie znalazł się też człowiek, któremu Chrystus stanął na drodze do Damaszku i powiedział, co robisz, Saulu? Przeciwko komu wierzgasz? Ten człowiek później idzie i co robi? Zwiastuje właśnie tego, który stanął na jego drodze. Dostał prawo należeć do tego królestwa. I będąc pełnoprawnym obywatelem tego królestwa, co w tym momencie robi? 23 werset 28 rozdziału Dziejów Apostolskich. Naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. A w 31 wersecie czytamy, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Już Chrystusa fizycznie nie ma na tej ziemi. On już nie chodzi po tej ziemi fizycznie, ale dalej Jego Królestwo jest zwiastowane przez tych, którzy do Niego należą. Daje świadectwo, tu jest napisane, od rana aż do wieczora składał świadectwo o Królestwie Bożym. Od rana aż do wieczora mógł o tym cudownym Królestwie składać świadectwo. Jakie my mamy dzisiaj świadectwo Królestwa Bożego? Jakie my zwiastujemy świadectwo Królestwa Bożego? Czy możemy rzeczywiście od rana do wieczora opowiadać świadectwo ludziom, jakie to Królestwo jest piękne, jakie ono jest zacne, jak ono ma głębokiego Króla, potężnego Króla, wspaniałego Króla, jak to jest ten, który był zapowiadany przez proroków. Możemy wejść i opowiadać o tym Królestwie i mówić, tak jak ludzie zachwycają się różnymi miejscami na tej ziemi, przyjeżdżając z jakiejś wycieczki, nieraz do pracy, nieraz tego w pracy doznajemy, przyjeżdżając z jakiejś wycieczki i mówią, och, ach, ojej, i tam takie właśnie cudowności opowiadają, jak to było na tych wycieczkach, co nie widzieli, gdzie tam nie byli, jak my jesteśmy zachwyceni Królestwem Bożym. Jak my jesteśmy zachwyceni, kiedy możemy wglądać w to Królestwo. Słyszymy tyle o tym Królestwie. Zwiastowane nam jest do dzisiejszego dnia to Królestwo. Jak my to świadectwo przekazujemy dalej? Czy jesteśmy zachwyceni tym świadectwem? My to wielokrotnie słyszymy. Czy po danej sytuacji, kiedy mogliśmy słyszeć, czy też sami osobiście się zachwycić tym ze Słowa Bożego, jak tam jest wspaniale, jak to jest cudownie. Czy my rzeczywiście żyjemy tym przez chwilę? Czy żyjemy cały czas? Czy nieustannie w nas to jest?
Paweł już o niczym innym tak wspanialej opowiadać nie umiał. Nawet nie chciał. On, gdzie go spotkałeś, to zawsze usłyszałeś. Mógłbyś powiedzieć o nim, nawiedzony pod względem tego Królestwa Niebieskiego. Nawiedzony człowiek, cały czas o tym Królestwie i o tym Królu. Czy on o niczym innym już rozmawiać nie potrafi? Ale on całe życie oddał temu Królowi. Całe wszystko oddał temu Królowi. Zyskał? Ogromnie. I my, dzięki Bogu za to, że naprawdę kiedyś go spotkamy. Jeśli wytrwamy do końca i faktycznie będziemy mogli być tam dzięki właśnie temu, co Bóg uczynił w nim. Co uczynił w Pawle. Jak możemy to królestwo widzieć w Pawle, jak możemy czytać to w listach, jak możemy się tym rozkoszować przez listy. Dlaczego tak się działo? Bo Paweł chodził w świadectwie Królestwa Bożego. Bo chodził opowiadając o tym Królestwie Bożym. Czerpał wielu ludzi na przestrzeni wieków mogło czerpać z tego świadectwa Pawła. I czerpiemy do dzisiaj. Dlaczego? Bo był nim zachwycony. Przyjdzie nam kiedyś odejść z tej ziemi, jeśli jeszcze będzie dalej to wszystko. I co my, jaki my ślad po sobie zostawimy? Rozkoszy Królestwem Niebieskim? Opowiadania o Królestwie Niebieskim? Czy nie raczej, niestety, może ze skutkiem trzeba będzie stwierdzić, że opowiadanie o jakichś rzeczach na tej ziemi, jakieś historyjki, jakieś coś tam, a już nie o Królu? Wspaniałe, rozkoszujące wieści, stawiające ludzi w tym świetle i mówiącym albo należy do tego Królestwa, albo nie. Ono jest cały czas jasno określone. To jest cudowne, wiecie? Jak to powiedział już pewien brat, kochany, że nie pomylisz się między Królestwem Diabła a Królestwem Bożym. Nie pomylisz się. Pomylisz się w ludziach, którzy ci może coś mogą powiedzieć, jeśli nie poznasz ich owoców. Pomylisz się. Ale patrząc na Królestwo Boże i Królestwo Diabelskie, nigdy nie będziesz miał problemu z rozpoznaniem. Bo chodząc za Chrystusem, będziesz wiedział, że te rzeczy nie podobają się to Bogu. Chodząc za Chrystusem, będziesz wiedział, że to jest Jego Królestwo, a to jest Królestwo Diabła. Bo Chrystus to będzie zapisywał w Twoim sercu, w moim sercu. Chwała Bogu za to, że ten Król panuje nad naszymi umysłami. Chce panować nad naszymi myślami. Chce panować nad wszystkim. I jasno nam wszystko przedstawiać. Chwała Bogu za to. Jasno określony Król, jasno określeni obywatele Jego Królestwa. To jest wspaniałe. Pociąga to bardzo mocno i zachwyca. Kolosan 4 rozdział. Diabeł chciałby, żebyśmy wstydzili się tego królestwa. Wiecie, są malutkie państewka na tej ziemi. I ktoś by powiedział, tak jak nieraz są malutkie miejscowości w jakimś kraju. I ktoś by powiedział, no a skąd ty tam pochodzisz? A z takiego tam, no, małego miasteczka. A gdzie to w ogóle jest? To jeszcze tu, w Polsce? No i tak ludzie się szczycą. Że ja podchodzę z miasta. No, sam Paweł mówił, że jest ze znacznego miasta. Ale zobaczcie, że głównym już Pawła nawet nie było myśleniem, że z tego znacznego miasta. On tylko to wypowiedział, w jakimś sensie przedstawił to, żeby tym ludziom coś pokazać. Ale on szczycił się tym, że pochodził z najwyższego miasta. I ktoś by powiedział, to jesteś coś małego, jesteś mniejszością na tej ziemi, człowieku. Zniszczą cię. Jesteś mniejszością. Jesteś kimś, kto nie będzie liczył się w jakimś gronie. Nie będą ciebie szanowali na tej ziemi, jak będziesz mówił o swoim królestwie. Nie będą ciebie słuchać. Będą ciebie kpić, szydzić. Będziesz z tego powodu cierpiał. A ty już masz w swoim sercu miłość do tego kraju, do tego królestwa, do tej ojczyzny. I widzisz ją w cudowny sposób przez wiarę. W potężny sposób widzisz. Wiecie, to jest cudowne, bo to Bóg daje, że można to królestwo, oczy wiary. Dlatego ja niesamowicie jestem zachwycony tymi, którzy patrząc mogą opowiadać tak o tym królestwie. Jakby rzeczywiście je oglądali, są zachwyceni tym królestwem, jakby rzeczywiście widzieli jego cały ogrom. Dlatego nieraz patrzę po ludziach i myślę sobie, dlaczego ludzie tak nie potrafią się zachwycić.
Dlaczego ludzie nie potrafią wejść w to takie zachwycenie tego, który by o tym opowiadał? Bo nie chcą tego przeżyć. Bo może gdzieś nie potrafią tego przeżyć. Nie chcą iść do Chrystusa, który może im właśnie pomóc w to wejść, przydać im wiary. 4:12. Jezus, zwany Justem, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Paweł mówi, ja nie tylko to Królestwo głoszę, ja szukam współpracowników, ja z nimi, z tymi, którzy to Królestwo chcą zwiastować, współpracuję. On mówi, ja z tymi współpracuję, ja z nimi jestem w tej bliskiej współpracy, dlatego że zwiastujemy to samo Królestwo. Wielu ludzi na tej ziemi, naprawdę, wielu ludzi na tej ziemi zwiastuje dzisiaj Królestwo nie Boże, ale diabelskie, w którym może przyzwolenie mieć grzech, w którym pozwalane jest na wiele nieprawości, imprezy różnego rodzaju, żeby tylko przyciągnąć innych, a już nie ma tam świętości, czystości, modlitwy. Ale zostało to zaniedbanie świętości, tej takiej bojaźni przed Bogiem. Dlaczego? Bo właśnie dlatego, że już nie współpracują, nawet nie chcą żyć dla tego królestwa. Mają swoje królestwo i w nim im jest dobrze. Jakieś moralne, lepsze, może o wyższym standardzie, ale nie to Boże, nie to Chrystusowe Królestwo, które zwiastował On sam swoim życiem. 2 Tymoteusza, 4:18, znane nam dobrze słowa. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. To nie jest człowiek, który by w tym momencie chował się w okopach. Ten człowiek był w jednej naprawdę potężnej bitwie. Brał udział. On z każdej strony dostawał razy. On z każdej strony spotykał się z różnymi naprawdę potężnymi doświadczeniami. Ale mówi, zachowa mnie, wyrwie mnie Pan i zachowa dlaczego? Dlatego królestwa, które zwiastuję. Dlatego królestwa, które wam głoszę, zachowa mnie On. Dlaczego? Bo właśnie to robię. I ktoś by dzisiaj powiedział, no przecież nie z uczynków, przez wiarę. No, to nie moje słowa, to słowa Pawła. Dlatego, że właśnie On zwiastował. Dlatego, że to czynił. Dlatego, że podobał się w ten sposób Chrystusowi. Dlatego, że wierzył w to i tak żył. I tak rzeczywiście postępował. I ludzie mogli powiedzieć, że jak wierzy, tak czyni. Wierzy w to królestwo i żyje tym królestwem tutaj. Chwała Bogu za to, że byli tacy i są do dzisiaj tacy Boży słudzy, którzy nie tylko mówią, ale też żyją tym królestwem i nigdy nie starają się go zmieszać z królestwem ziemskim. 2 Piotra na koniec, już ostatni werset, 1 rozdział. 2 Piotra, 1 rozdział. Dziesiąty werset. Dalej. Dlatego, bracia moi, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Co tutaj znowu mówi? Ten, który był z tym Chrystusem, ten, który się go zaparł, a później w tak cudowny sposób dał świadectwo prawdzie. Co on mówi tutaj? Mówi, dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Bracia kochani, inaczej mówiąc, dlatego dołóżcie wszelkich starań do tego, żeby rzeczywiście to czyniąc, mieć szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, co tu jest. Piotr to pisze znowu. Czyńcie to. Czynić coś, żeby mieć szerzej otwarte drzwi do Królestwa Pana naszego i Zbawiciela? Otóż tak, właśnie. I zaprzecza to dzisiejszemu oszustwu, że tylko wiesz, a tam do tego nieba na pewno się dostaniesz. Tylko wiedz i bądź tego pewny, co wiesz, a tam na pewno wejdziesz. A Piotr mówi, dokładajcie wszelkich starań, dołóżcie starań, aby to rzeczywiście było umocnione,
abyście mogli tam wejść. Wiemy, że to staranie oparte jest na mocy i sile Jezusa Chrystusa, nie na naszej. Nie opiera się to na mocy mojej, która bardzo szybko niszczy mnie samego, ale opiera się to na Chrystusie. Ale czy nie mamy do Niego wołać i mówić: Jezu, pomóż mi, abym każdy dzień czynił to, co się w tym Królestwie podoba Tobie, żebym nigdy nie oddał żadnego prawa tego Królestwa, nie starał się zmienić w swoim życiu, nie oddał niczego z tego Królestwa, ale strzegł tego, tak jak Ty go dostrzegłeś na tej ziemi. Cudowne to jest i wspaniałe, kiedy tak patrzymy na to Królestwo. Chrystus pokazał nam prawdziwe królowanie. Cudowne jest to, że w Izraelu przyszedł w końcu król, który okazał się wierny temu, który ten naród sobie wybrał. Ale ten naród dzisiaj to nie jest naród, który jest zrodzony z ciała i krwi, który pochodzi z jakiegoś tam rodu, ale wiemy, że ten naród to są ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, przeszli przez chrzest, zostali oszczeni Duchem Świętym. Z Ducha zrodzeni są dla Królestwa Bożego. Dzięki Bogu za to i niech Pan nam doda jeszcze więcej odwagi i śmiałości, żeby nigdy nie wracać, nigdy już nie korzystać, wręcz przeciwnie, żeby diabeł musiał rzeczywiście na każdej płaszczyźnie odnosić porażkę. Na każdej jednej płaszczyźnie, abyśmy byli tymi, którzy Królestwo Boże zwiastują całym swoim życiem, sercem, wszystkim już. Amen.